przyjmować, proszę zwrócić uwagę, manipulacja. Przepraszam, chciałem zapytać... Nie, odsyłamy do prawdziwej historii, bo może kolega nie wiedzieć, ale rada regencyjna była przez bestsellera ustanowiona. Kto wchodził w skład rady regencyjnej? Pytam. Między innymi Kakowski, Lubomirski i kilku tych, którzy... Prawdziwi Polacy, tak? Nie, ale oni pracowali dla Niemców, o to chodzi. Proszę Państwa, tak jak dzisiaj Platforma dla kogo pracuje? Zaraz, w 1916 roku Polacy pod rządami Rady Regencyjnej wybudowali gmach liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim, do którego ja chodziłem. Także coś dobrego. Jest to wydarzenie historyczne. A oczywiście, że historyczne. Nie było mnie tu dzisiaj, gdyby nie było mojego liceum w Tomaszowie Lubelskim. Proszę Państwa, polskie wtedy? Proszę, przypomnę, że jakim prawem ktoś... Istniało państwo polskie tak, wtedy? Ustanawia, nie. To było pod zarządem, pod zaborami. Zawsze byłoby pod jakimś zaborem. Słuchajcie, odzyskaliśmy niepodległość, mówię, z chwilą, kiedy mieliśmy ustalone granice, przynajmniej traktatem większości, traktatem wersalskim. I to wypracował intelektualnie i nie tylko Roman Dmowski. I o tym trzeba pamiętać. 28 czerwca 1919 rok. Nie żaden 11 listopada. Tu tylko było zawieszenie walk. 11 listopada było przekazanie po prostu władzy. No ale dlaczego agentowi niemieckiemu mogę odesłać, jeśli chcecie coś na temat Piłsudskiego wiedzieć? W Bonn znajduje się archiwum wojny, czy tam Ministerstwa Obrony. Gdzie jest teczka Ziuka, czyli Józefa Piłsudskiego, agenta niemieckiego, szkolonego przez Austriaków i tak dalej. I możecie to sprawdzić. I tutaj, tak jak byłem przekonany, że pani Ania Orzechowska to jest ta Ania z listy Wittsteina, przepraszam, tak wiem na pewno, bo historyk, który mi pokazywał sygnaturę akt, zapisałem ją nawet, można w Ministerstwie Wojny Niemieckim przeczytać, kim był Piłsudski. To był ich człowiek, jest teczka na niego. Ale to wiemy wszyscy. Nie wszyscy, bo... Ja nie wiedziałem. Ten pan, który przed chwilą tu siedział, powiedział, że ten kult trzeba prowadzić, bo to jest coś dobrego. No jak można kłamstwo utrzymać i agenta reklamować? U mnie też było takie wariactwo w domu, gdzie modlili się do Piłsudskiego prawie, no. No bo taki był kult. Piłsudski był socjalistą. Przepraszam. Był, nie tak tylko to. Tak samo jak pan Państwa. Proszę pana. Macie wspólne korzenie. Ja bym się obraził. Socjalizm. Proszę pana. Elementy socjalistyczne są w programie narodowym i tego nie zmienimy. Bo nie, jesteśmy pan za... Dmowski nie był socjalistą. Nie był, nie, ale nie, elementy się są. Wstydził dziś. Tak samo, tak samo elementy kapitalizmu. Jeśli Roman Dmowski żył, nie. Byłby w ruchu narodowym albo u Korwina. O, nigdy by nie był. I byłby za sprzedażą ziemi lasów polskich, za upaństwowieniem służby zdrowia, szkolnictwa i tak dalej. I takie brednie powtarza Polsak i inni. Proszę Państwa, własność, to co od Pana Boga dostaliśmy, tę ziemię, nie jest towarem, nie jest na sprzedaż. Ona ma zostać dla następnych pokoleń. Ale na co? Na korwinizm? Nie, na Polskę. Ale właśnie na tym polega polskość, że ja chcę coś po sobie zostawić. Nie sprzedać tego i iść jak... Żaden socjalista nie był Polakiem. Proszę pana, było sporo... przykład Gomułki. Czy pan wie? Proszę pana, przykład Gomułki. Bardzo lubię ten przykład, ponieważ na nim psy wieszają złodzieje, Żydzi, z którymi walczą. Moment. Proszę państwa, Władysław... Ale idź sobie spokojnie. Władysław Gomułka... Wiecie, jakim był gospodarzem? Komunistą, głupim Polakiem, to znaczy dał się wrobić w tę ideologię, ale był z krwi i kościa Polakiem. Wiecie, co zrobił? Ani złotówki długu nie zostawił u Żydów. Wszystko spłacił i zostawił państwo wolne od zadłużenia. A dzisiaj ci kapitaliści zasrani, ci co się podtrzymają... Socjaliści, nie ma żadnego kapitalizmu. Jacy socjaliści? Jak to nie kapitaliści? Przecież... Guzowaty, u którego terminował, chodził po pieniądze pan Zawisza. Ci oligarchowie współcześni, Krause, Kulczyk,
to są oligarchowie kapitaliści, którzy się uwłaszczyli na naszej krwawicy, na naszym majątku, za bezcen przejmując olbrzymi majątek. Mówi się, że w Rosji są oligarchowie, na Ukrainie są oligarchowie, a ci to kim są? To są złodzieje, którzy mają czelność mówić, że oni polski kapitalizm prowadzą, wolny rynek. Nic podobnego. Nie ma wolnego rynku, wolny rynek. Oni się uwłaszczyli. Uwłaszczyli się dzięki temu, że był wcześniej PRL, był socjalizm, był chory, patologiczny system i wyjście z tego systemu zaplanowało, muszę się do końca służby, na kamerach, które swoim ludziom umożliwiły przejęcie część majątku. Ale jakiego? To jest...